Warszawie na konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod hasłem Bajończycy i inni, szkicer z dziejów polskiej dyrydenty. Patroni honorowi dzisiejszego wydarzenia to starosta tomaszowski Mirosław Kukliński oraz wójt gminy Ujazd, pan Artur Pabrak, którego bardzo serdecznie witamy. Szanowni Państwo, cieszę się, że kolejna sesja, konferencja historyczna ma miejsce tutaj u nas w gminie Ujazd, w Gminnym Ośrodku Kultury. Doceniam tutaj działania wszystkich Państwa na czele z inicjatorem panem Jarosławem Siedlewonem, który jest taką naszą dobrą historyczną duszą. Cieszę się, że możemy Państwa gościć i z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie dzisiejszej konferencji. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Teraz jeszcze. Dzień dobry Państwu. W imieniu pana dyrektora Tomasza Matuszaka chciałbym podziękować organizatorom, władzom miasta, gminy, pani dyrektor za zaproszenie nas do sporządzania tej dzisiejszej uroczystości. Pan dyrektor Tomasz Matuszak jest bardzo zadowolony ze dotychczasowej współpracy między archiwum a tutejszym gminnym ośrodkiem kultury. Już kilka razy gościliśmy dwie konferencje naukowe. Kilka razy pan Jarek Czerwon z swoim klubem w przeszłości gościł w naszym oddziale, gdzie można się było zachować z pracą archiwum, poznać historię regionu, jak i własnej rodziny. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania chcielibyśmy podziękować za to i wręczyć panu wójtowi taką najnowsze wydawnictwo naszego archiwum, monografię Piotrkowa Cegłanskiego w dziejach archiwalnych. Przechodząc do dalszego punktu naszego spotkania, chciałem powiedzieć, że archiwum przygotowało na tą dzisiejszą okoliczność wystawę Piotrkowanie w czasie I wojny światowej, ale więcej o tej wystawie opowie nam pan dr Maciej Kulka, kustosz tej wystawy. Szanowni Państwo, przed pierwszą miałem przyjemność odebrać fantastyczne wydanie dotyczące historii Piotrkowa Trybunalskiego. Pozwólcie Państwo, że my jako gospodarze konferencji nie będziemy dłużni i pozwolę sobie tutaj na panów ręce dla pana dyrektora Państwowego Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim przekazać z kolei wydawnictwo dotyczące gminy Ujazd. Dziękujemy bardzo serdecznie. Poproszę może pana Jarosława Siedlewona o zabranie głosu i rozpoczęcie imprezy, ponieważ z tego, co wszyscy wiemy, Jarosław jest prawdziwym znawcą historii nie tylko naszej gminy, naszego siedla, ale również z hobby, zamiłowania i oczywiście zawodu. Także pani Jarek, oddaję panu głos i poproszę o prowadzenie imprezy. Dziękuję bardzo. Konferencja naukowa będzie prowadzona przez pana doktora Andrzeja Wróbla. Natomiast zanim przystąpimy do poszczególnych prezentacji, to poproszę pana doktora Macieja Kupkę, żeby opowiedział o wystawie, która na tamtej sali towarzyszy naszemu dzisiejszemu wydarzeniu, a wystawa poświęcona jest Piotrkowowi Trybunalskiemu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ta wystawa i tu wskazuje nas związek z ziemią Piotrkowa Trybunalskiego, który w okresie I wojny światowej był ważnym ośrodkiem niepodległościowym, ośrodkiem formowania III Krajowej Legionów Polskich, siedzibą Departamentu Wojskowego RKN, ale o tym wszystkim możemy dowiedzieć się m.in. za pośrednictwem podręczników historii i innych materiałów wpisanych. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę też na wątek tomaszowski, wątek okoliczny. Na jednej z plansz pokazany jest wykaz ponad 1400 osób, które zgłosiły się na ochotnika do Legionów Polskich i tam są mieszkańcy tej ziemi, także nie tylko Piotrków, a jako piotrkowianie rozumieni są mieszkańcy szerzej pojętego regionu. Wystawa towarzysząca naszej konferencji nie jest tylko zwykłą ilustracją. Ona ma za zadanie, moi Państwo, uzmysłowić wszystkim, że tak naprawdę najciekawiej historię poznawać jest właśnie przez pryzmat źródeł archiwalnych. Nawet najpiękniej w
sporządzonym opis nie ma w sobie takiego ładunku, może informacyjny większy, ale emocjonalnego, jak podręcznie napisany meldunek, jak zdjęcie, jak plakat. To, co mówi o tej historii, utrwaliło ją w tym konkretnym momencie. I stąd też tak ważne są źródła archiwalne, nie tylko ważne dla profesjonalnych naukowców, dla badaczy, którzy na ich podstawie starają się stworzyć tą narrację historyczną, którą już potem przedstawiamy, ale także dla młodzieży. Te świadectwa, które znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego Dyrektorii Trybunalskich, naszego biura Stowarzyszenia w Mazowieckim, świadczą o państwa dziedzictwie historycznym i kulturowym. I dzięki właśnie odprowadzeniu tym dziedzictwem, prawda, dzięki wystawom, dzięki różnego rodzaju projektom, prezentacjom, możecie cieszyć się historią własnej ziemi. Natomiast na 20 parnych planszach pokazana jest tematyka zróżnicowana. Od legionów Departamentu Wojskowego NKM poprzez życie polityczne, społeczne, trudny okres walk frontowych, a także przeważne straty wojenne z I wojny światowej, ponieważ często postrzegamy historię tak liniowo. Coś się, prawda, w 14 wojna wybuchła, w 18 się skończyła i tak wszystko się jakoś ładnie toczy, ale tak naprawdę to wszystko ma swoją przyczynę i skutek, ma swoje konsekwencje. Zarówno działania wojenne z lat 14-15, jak i okres okupacji przełożyły się w bardzo poważny sposób na to, co działo się po samej wojnie, na życie gospodarcze, na niedobory apolizacyjne, na takie sytuacje, jak chociażby dni bezmięsne i bezciastkowe. To dla nas to jest abstrakcja obecnie, ale chodzi o reglamentację towarów, których nie można było kupić. Dzisiaj nas jest nie do pomyślenia, prawda? Idziemy do sklepu, kupują sobie mięso, kupują sobie, nie wiem, ciastka, co nam się nie podoba. Wtedy były po prostu dni, w których był urzędowy zakaz sprzedawania takich towarów, bo po prostu było za mało. Była konsekwencja, niedoborki, wiecie, że to są wolne, ale nie przedłużając, ponieważ obie ciekawsze treści czekają na dzisiaj w programie obrad. Po prostu w wolnej chwili zapraszam do zapoznania się z naszą wystawą. Jest to jedna z kilku wystaw tematycznych, które nasze archiwum opracowało przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję mikrofon moderatorowi konferencji. Dzisiejsza konferencja, dzisiejsza sesja historyczna jest elementem pierwszych gminnych senioraliów, ale jest również elementem obchodów stulecia niepodległości, jakie organizujemy tutaj na terenie gminy Ujazd. Jest to o tyle ciekawa inicjatywa, że organizowana tutaj przez władze gminy, przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy szanownych tutaj gości, profesorów, którzy reprezentują Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, jak również uczelnie warszawskie. Zarówno młodzież, osoby starsze, seniorzy mogą dzisiaj posłuchać, dowiedzieć się o nie tak odległej w końcu historii związanej z walką właśnie o niepodległość Polski, o niepodległość naszego kraju, a jednym z bohaterów walki właśnie o niepodległość jest nasz krajan, mieszkaniec, który urodził się tutaj, Ujam, na terenie naszej gminy, w miejscowości Olszowa, podporucznik Lucjan Malcz, który był członkiem legendarnych Bajończyków. I dzisiaj między innymi o tym szeroko dowiedzieliśmy się właśnie z trwającej konferencji. Pierwsze gminne senioralia to wyraz takiego ukłonu w kierunku naszych seniorów, naszych emerytów, ponieważ chcemy, żeby poczuli się tutaj u nas w Ujeździe, na terenie naszej gminy, jako gospodarze. I taka jest idea właśnie senioraliów. Ja jako wójt gminy już w dniu jutrzejszym będę miał przyjemność przekazać klucze do bram gminy i przez kilka dni seniorzy z terenu naszej gminy będą zarządzać gminą Ujazd. Oczywiście traktujemy te nasze działania jako dobrą zabawę, troszkę z przymrużeniem oka. Będą występy naszych ludowych zespołów, chóru gminnego ośrodka kultury, ale będą również wykłady, spotkania dotyczące blasków i cieni starości. W związku z czym już jutro w piątek i w sobotę, w
godzinach popołudniowych, od godziny 15 do godziny 18-19. Zapraszam wszystkich, nie tylko seniorów, do Gminnego Ośrodka Kultury tutaj w Osiedlu Niewiadów. Poza takimi elementami, które można nazwać uczną dla ducha, bo też zapraszam Państwa bardzo serdecznie na projekcję filmu, który będzie miał miejsce w sobotę tutaj w GOKU. Będzie również uczta dla ciała, będzie i coś słodkiego, i różne inne elementy, które ogólnie można nazwać strawą dla ciała, czyli szeroki poczęstunek. Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania, inicjatywy, ogromu energii i sił osób, które działają na terenie gminy, a wywodzą się właśnie z seniorów. Na terenie naszej gminy działają aż 4 koła emerytów. Mamy fantastyczny klub Senior Plus. Działa Rada Seniorów pod tutaj prężnym takim okiem przewodniczącego pana Marka Muskały. I to wszystko dobrego, co się dzieje na terenie naszej gminy w kontekście seniorów, wynika właśnie z tej bardzo dobrej współpracy władz gminy razem z seniorami. Wynika również z znajomości potrzeb seniorów, a to wszystko jest efektem tego, że na co dzień spotykamy się, rozmawiamy, wiemy właśnie o potrzebach, o problemach seniorów, z jakimi się spotykają na co dzień, i powtórzę się, ale to wszystko dobrego, co dzieje się na terenie naszej gminy w kontekście seniorów, jest efektem bardzo dobrej współpracy i zrozumienia tego, na czym polega jesień życia. Jako pierwsza wystąpi pani profesor z Uniwersytetu Łódzkiego Jolanta Daszyńska, która jest wybitnym specjalistą znawcą problematyką Stanów Zjednoczonych oraz I wojny światowej. Dzisiaj do nas przyjechała z tematem z pieśnią ku niepodległości wybranych zagadnienia. Kojarzy nam się walka o niepodległość zawsze z czynem zbrojnym, z powstaniami, a tymczasem trzeba sobie zdać sprawę, że do tej walki zagrzewały słowa. Zagrzewały słowa, zagrzewała również muzyka. Razem słowa z muzyką powodowały to, że powstawały pieśni, hymny, piosenki. Ale proszę Państwa, cieszę się bardzo, że na sali jest młodzież, dlatego że przygotowując to swoje wystąpienie, tak właśnie pomyślałam, że najlepiej będzie, jeżeli adresatami będą ludzie z różnego przekroju wiekowego, a więc od najmłodszych do nieco starszych. I właśnie dla tych młodszych pomyślałam, żeby zrobić taką prezentację słów, piosenek, które są znane, które się obijały dziś o uszy, a nie zawsze sobie zdajemy sprawę, kiedy powstawały, dlaczego i właściwie jakie to niosły treści. Najstarsza, chronologicznie pieśnią, która powstawała, aby pobudzić Polaków do czynu patriotycznego, była napisana pieśń. Była pieśń napisana zaraz po rozbiorach, po upadku państwa. Pieśń napisana we Włoszech, znana jako obecnie Mazurek Kompolskiego. Pieśń, która powstała w 1797 roku i mówiła o tym, aby dać nadzieję, dać wiarę w to, że Polska nie umarła, kiedy nasze pokolenie żyje, czyli to pokolenie, które przeżywa rozbiory, to pokolenie będzie już walczyło o niepodległość. I rzeczywiście, proszę Państwa, ten Mazurek Dąbrowskiego, który stał się pierwotnie pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, jest pieśnią jak najbardziej patriotyczną, która będzie się przewijała walce o niepodległość przez te 100 lat. Mimo że jest najstarsza, ale słowa są znane, a obecnie przecież jest znane jako hymn. I tu, proszę Państwa, zobaczcie pewne sformułowania, jakie pojawiają się tej pieśni.
A więc przede wszystkim ten początek, że Polska nie umarła, czyli Polska jest. Polski, przypominam, na mapie świata nie było po rozbiorach. Polska tutaj w mentalności, w sercach, w umysłach Polaków występuje. I proszę Państwa, bardzo często tutaj w treści tych poszczególnych zwrotek widać odniesienia do bohaterów, bohaterów najbliższych czasów powstania tego utworu, a więc przede wszystkim do Kościuszki. Do Kościuszki, stąd na przykład jest Sonata Sławickie Kosy w ostatniej zwrotce, mamy Kościuszkę, którego właśnie tutaj się wspomina, no i innych jeszcze bohaterów. Po kongresie wiedeńskim po upadku Napoleona zostało utworzone Królestwo Polskie. I proszę Państwa, była to również nadzieja na odzyskanie polskiej niepodległości, aczkolwiek nie ze wszystkich ziem rozbiorowych, to jednak tą nadzieję należało jakoś wzmacniać. I tutaj macie napisane, że właśnie car rosyjski był jednocześnie królem polski. I żeby temu carowi jakoś pokazać wdzięczność, została napisana bardzo słynna pieśń, którą proszę Państwa, znamy jako pod innym tytułem, ale na razie jeszcze nie chcę mówić tego tytułu, a pieśń ta została napisana w rok po utworzeniu Królestwa Polskiego, opublikowana w Gazecie Warszawskiej, tu jest po prawej stronie właśnie tekst tego hymnu złożonego na cześć króla Polski, a jednocześnie cara rosyjskiego Aleksandra I. Wszystko fajnie, tylko tyle, że w tej pieśni błagano, aby car był tym królem Polski na zawsze. I stąd słowa pieśni, tutaj wytłuszczone, przed tym ołtarze zanosił błaganie naszego króla, zachowaj nam Panie. A więc właśnie chodziło to o tego cara rosyjskiego. Nie wszystkim środowiskom patriotycznym to się oczywiście podobało, bo było to takim uniżonym pokłonem wobec sytuacji, która jest zastana, a przypominam, że król polski, czyli car rosyjski, jest przedstawicielem państwa, które tych rozbiorów dokonało, a więc no, rozbiorcy właściwie kłaniać się i zachowywać go na tronie polskim, no troszeczkę było to takie, mówiąc językiem dzisiejszym, faux pas. A zatem, proszę Państwa, tutaj jeszcze może woli wyjaśnień, po lewej stronie jest autor tych słów, które znane są dzisiaj jako Boże coś Polskę, a w środku jest wizerunek króla Polski, czyli cara Aleksandra I. Chciałam powiedzieć, że te wszystkie pieśni są oczywiście, jeżeli się uda je znaleźć linie melodyczne, to one są tutaj zaprezentowane, jeżeli ktoś się zna na nutach, to może sobie nucić. Bo myślałam również, żeby te pieśni były prezentowane wtedy podczas, kiedy mówię, ale stwierdziłam, że to będzie po prostu zapuszczanie siebie nawzajem, więc zrezygnowałam z tego, a więc tylko takie linie melodyczne są prezentowane. I tutaj, proszę Państwa, ta pieśń została zmieniona już rok później, została zmieniona jej pewne słowa, o czym nieco później, dlatego że ta pieśń, Boże coś Polskie, już nie jako hymn na cześć cara, będzie się też przewijała przez cały okres zaborów, aż do uzyskania niepodległości, a o niej w pewnym momencie troszeczkę szerzej. I teraz tak, jeżeli chodzi o pieśni powstania listopadowego, to przede wszystkim właśnie jest ta Boże coś Polskie, jest warszawianka, z łagodniejszego repertuaru, można powiedzieć, Ułane i Dziewczyna i Piękna Polska Nasza. Dlaczego ja wybrałam takie pieśni? Bo proszę Państwa, chodzi o to, żeby pokazać właściwie symbolicznie po jednej z najważniejszych gatunków. Boże coś Polskie jest pieśnią patriotyczną, majestatyczną, bardzo taką wzniosłą, śpiewaną tak? I ku pokrzepieniu serc, i przed na przykład zrywami politycznymi, jak i po stracie, po upadku powstań. Jest pieśnią, która po prostu cały czas przewija się w duchu i mentalności Polaków. Warszawianka jest pieśnią bardzo słynną. Była śpiewana przez powstańców. Notabene właśnie tutaj podałam autora tekstu tej pieśni. Pieśń została napisana najpierw po francusku przez pana, który się nazywał François de Lavigne. A jak wybuchło powstanie listopadowe,
dodał sobie na cześć uznania Polaków i ich walki o niepodległość, dodał, przydał sobie imię Kazimierz, a więc jest Kazimierz François de Lavigne, autorem tego tekstu. Ta pieśń rzeczywiście, to jest nawet napisane energicznie, żeby ją wykonywać, żeby ją śpiewać w tonkiem, takim tempie właściwie marszowym, a więc ta pieśń rzeczywiście tutaj odniosła też bardzo duże znaczenie i właśnie jej słowa. Proszę Państwa, słowa, które nawołują właśnie do powstania. Chociażby początek, oto dziś dzień krwi i chwały, są odnosienia do Orła Białego, do wolności. I zobaczcie Państwo, to pieśń wzywa rzeczywiście do walki, bo są hasła hej, kto Polak na bagnety, na koniu, woła kozak uściwy, a więc ta pieśń rzeczywiście odwołuje się, nawołuje do walki i znowuż odwołuje się, tutaj zobaczcie Państwo, przy ostatniej środce na dole w środkowym rzędzie, oczywiście mamy znowuż nawołanie do tradycji bohaterów Polski, a więc do Kościuszki, żeby Kościuszko właśnie tutaj pomógł jako bohater, jako symbol. I wiele, wiele właśnie tych pieśni zawiera słowa, które są też symbolami. Jest ojczyzna, jest Polska, to są słowa, których nie było, które zostały wykreślone wtedy z użycia w czasach zaborów i są odniesienia do bohaterów, do postaci symbolicznych. Z pieśni mniej, powiedziałabym może ambitnych, może to nie dobre słowo, z pieśni może mniej takich oficjalnych, takich bardziej bardzo patriotycznych, wybrałam Ułana i dziewczynę, które znane jest również jako Pana Błoniu, inny tytuł to Ułan na Bedecie. Koło na przełomie 1830-1831 roku ta pieśń, ta piosenka została napisana, zainspirowała potem malarzy zarówno Wojciecha Kosaka, jak i następcę Jerzego Kosaka do cyklu portretów Ułan i dziewczyna, to właśnie jeden z nich jest. I proszę Państwa, te piosenki mają zupełnie już inny wydźwięk. One są taką przygodą miłosną, rozkrywającą się pomiędzy tym właśnie Ułanem a dziewczyną. I taki jest nawiązany flirt między tą parą, a więc te piosenki też mają inne znaczenie. One nie tylko mówią o tym, żeby właśnie tak walczyć i o tę ojczyznę cały czas przelewać krew, ale żeby równocześnie była im taka pewna zachowana normalna forma życia, żeby ta miłość kwitła, żeby ten Ułan z tą dziewczyną też się mógł spotkać, ale oczywiście po pewnym obowiązku, który ten Ułan musi wykonać, a więc on też idzie walczyć. I jeszcze inna pieśń, która z tego okresu pochodzi. Zwróćcie Państwo uwagę na tytuł. Piękna nasza Polska cała. No Polski nie ma. Ale słowa tej piosenki właśnie opowiadają o tym, że ta Polska jest. I się porównuje ją, autorka ją porównuje tutaj z różnymi innymi obszarami geograficznymi i zachwyca się właśnie tą naszą piękną przyrodą, krajobrazem, a więc ta pieśń też służyła ku przypominaniu tego, że Polska nie umarła, Polska jest i chwaliła tę Polskę jak najbardziej. Ponieważ Polski nie ma, Polacy nie siedzą bezczynnie, przygotowują się do zrywu powstańczego i przed wybuchem powstania styczniowego pojawiło się również kilka bardzo znanych pieśni. Między innymi Marsz Strzelców, znany również pod tytułem Hej Strzelcy Wraz. I znowu zobaczcie Państwo, jest odwołany do Orła Białego i informacje o tym, że kto jest wrogiem. Tutaj rzeczywiście stoi śmiertelny Bóg, to jest wiadomo kto, więc przygotuj broń, przygotuj kulę, przygotuj amunicję i oczywiście, jeżeli będzie odgłos trąbki, czyli hasło do powstania, to bądź aktywny i w tym powstaniu przeciwko zaborcy uczestnicz. To jest właśnie ta pieśń. Właśnie tutaj też specjalnie podałam tą linię melodyczną, żeby była informacja, że to jest marszowo, a więc ta pieśń na przykład mogła służyć idealnie żołnierzom, którzy wyruszają na służbę powstańczą, maszerują, także w drodze, podczas przemarszu, ta pieśń właśnie może być spokojnie wykonywana. Inna pieśń kolei.
Ja przepraszam, tak pędzę, ale organizatorzy, których bardzo szanuję, oddali mi bardzo mały czas do prezentacji, więc tak powiem tylko, że poruszam wierzchołki Góry Lodowej, no ale mam nadzieję, że przynajmniej to coś ma jakiś sens. A więc kolejna pieśń, to jest pieśń Młodej Wiary. I tu jest też bardzo ładne nawiązanie nurtu patriotycznego polskiego z tym, co się działo we Francji wcześniej, bo to jest nawiązanie do melodii, którą śpiewali żerondyści, a więc nie powstanie lata 30. w Paryżu, ale wcześniejsze powstanie znane jako Wielka Rewolucja Francuska, a więc ta pieśń żerondystów została wykorzystana jako podkład muzyczny do słów, które napisał Mieczysław Romanowski. I proszę Państwa, ta pieśń, zwróćcie uwagę, już od samego początku, od pierwszej zwrotki jest apelem, żeby nie wątpić, żeby mieć nadzieję na wiarę o Polskę, o odzyskanie niepodległości. Stąd słowa w górę serca świat się pali. Świat się pali, bo właśnie mówię wtedy, było też powstanie w Europie Zachodniej, głównie we Francji. I proszę Państwa, bardzo ładnie określony jest zaborca rosyjski, to czytajmy sobie tutaj, cary zbiry z drogi precz, a więc to jest przeciwko Rosjanom taki tekst. No jak wiadomo, wszystkie te pieśni były pieśniami nielegalne, nielegalnymi, zaśpiewanie oficjalnie takich pieśni, kara więzienia i czy ewentualnie nawet jakieś zsyłki. Ale, proszę Państwa, nadzieję Polacy mają mieć i stąd właśnie w górę serca Polska wstaje i tak dalej, to jest kilka następnych spotek. Pieśń, która bardzo krzepiła wiarę, że ta niepodległość będzie odzyskana. I wybucha powstanie styczniowe, tutaj dla młodszych przypominam, kiedy to było i kto walczył, gdzie to powstanie miało miejsce, więc mam nadzieję, że to widać. I kolejne pieśni. Właśnie, mamy znowu może coś polskie. Przypominam z pieśni na cześć cara w 1816 roku napisaną, po zmianach. Ta pieśń, która już nie ma słów zachowaj nam kula, tylko jest naszą ojczyznę racz nam wrócić panie. Tak było już w 1817 roku zmienione. Potem dodawano kolejne zwrotki, dodawano również zwrotki następne, także w sumie około 1860 roku tych zwrotek przybyło na tyle, że było ich 11. Nie wszyscy autorzy są znani, bardzo często ktoś anonimowo te teksty dopisywał. I bardzo była ta pieśń popularna po upadku powstania listopadowego, bo właśnie nawoływała do przywrócenia ojczyzny. I zwróćcie Państwo uwagę, jest to odniesienie również do roli Boga, bo bardzo często w tych wszystkich pieśniach zwracano się o błogosławieństwo Boże, o to, żeby ten Bóg pomagał w powstańczym czynie, czy żeby po prostu można było do tej Polski wrócić i mieć nadzieję, że ta Polska będzie kiedyś niepodległa. W czasie powstania styczniowego była zakazana w zaborze rosyjskim, a już później, w 18 roku, była po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, uważano, że być może ona powinna być hymnem Polski, hymnem państwowym. W czasach socjalizmu u nas była też śpiewana jako hymn właściwie patriotyczny w kościołach najczęściej. A proszę Państwa, dzisiaj nie mamy już naszą ojczyznę racz nam wrócić Panie, tylko są słowa o błogosław Panie. A więc ta pieśń, która powstała tak dawno, modyfikowała się szalenie i rzeczywiście służyła bardzo mocno, jednocząc naród, wysiłku i nadziei, że Polska będzie wolna. Tak jak powiedziałam, to są właśnie nuty, które pojawiały się, dlatego że ta pieśń została modyfikowana pod względem melodycznym. No i właśnie mamy już powstanie styczniowe. I tu, proszę Państwa, kolejna mocna akcja Bijmy Moskali, idźmy na tych Moskali. Oczywiście świat nas za to pochwali. Walczmy, wypędźmy ich i to właśnie wypędźmy licho za dźwignię, czyli to licho, czyli tych za Moskali, czyli Rosjan. Kolejna też anonimowa pieśń, która
też nawołuje do tego, żeby się, no może nie twardą ręką, tylko szabą rozprawić z zaborcą rosyjskim. Stąd na przykład w Skolce czytamy po moskiewskich łupach, ciachu, ciachu, ciach. A więc rzeczywiście no, piosenki, które musiały się przyjąć, musiały być znane, bo nawoływały do tego, co było w sercach Polaków. I były prostym językiem pisane, a więc one rzeczywiście nie wymagały dużo nakładu pamięciowego, żeby je nauczyć się na pamięć. Po prostu się je śpiewało i one rzeczywiście dodawały tej wiary. Kolejna pieśń w Krwawym Polu. Autorem już tutaj znamy, bo to jest Wincenty Paul. I proszę Państwa, znowuż jest to informacja, że młodzi idą do powstania, właśnie poszli w boje chłopcy nasze. I znowu chciałam zwrócić uwagę na symbolikę orła i pogoni, a więc herby dwóch państw, tak, Polski i Litwy. Co prawda widać, że poszli nasi w bój bez broni, no to już troszeczkę mniej jest sympatyczne, bo wiadomo, że żeby walczyć, a zwłaszcza zwyciężyć, to tak powiem, powinno być, no ale właśnie no, w sercach ten duch grał i niech Polska zna, jakich synów ma, a więc tutaj patriotyzm i waleczność jest tu podkreślona. Kolejna pieśń, która właściwie biła furorę wtedy, w tamtych czasach, to Marsz Żołnierzy Nagiewicza, znana jako pieśń żołnierska, albo znana pod tytułem Jak to na wojence mamy. I to jest, proszę Państwa, nieco taka z przymrożeniem oka piosenka, bo chociażby pierwsze słowa, jak to na wojence ładne, kiedy dumał z konia spadnie, no są takim odwołaniem życzliwym, bo wiadomo, że jakbyśmy mówili to na śmierć poważnie, to nikt by nie mógł powiedzieć, że nasz dumał, jak to, jaką my mamy kawalerię, przecież oni spadają tylko z konia. Więc tu są pewne problemy przy przekładzie tej piosenki na słowa w języku obcym, dlatego że wtedy ludzie nie znający naszej historii i naszego poczucia humoru uważają, że co by się mieli za jazdę, skoro oni tak spadali z konia. Ale to jednak tutaj nie o to chodziło. W każdym razie chodziło o to, żeby znowuż tego zaborcę wypędzić i tutaj zobaczcie, Państwo popamiętają o skalę, jak dostali skórę w skalę, potem właśnie dalej wypędzimy, pójdziemy dalej, prosto do stolicy, do Moskwy i nie pamiętają, popamiętają lankarze, dzielnie biją Polaki, a więc właśnie, że tutaj ta pieśń też no, nastraja bardzo pozytywnie, bo jednak o tej waleczności żołnierza polskiego mówi, mimo tych takich sprzymrożeń oka pewnych stronek. Dalsza pieśń, kolejna inna pieśń powstania styczniowego, to znowuż zawołanie do walki, ułami mają się oś na koń. Mają zostawić no, życie normalne, życie spokoju i pożegnać ukochaną dziewczynę, iść walczyć o Polskę. I te elementy te są tutaj właśnie zaznaczone w tej pieśni. A proszę Państwa, jeszcze jedna pieśń, którą musiałam tutaj Państwu przedstawić, to jest Marsz Polonia, znana jako Marsz Czachowskiego, która najbardziej była popularna nie w czasie powstania styczniowego, ale podczas I wojny światowej. I stąd, proszę Państwa, właśnie ja pozwoliłam sobie zaprezentować całą tą pieśń. Oczywiście nie będę tutaj omawiać całej, bo też na to nie ma czasu, ale jest to nawołanie jak kolejne, to do symboli patriotycznych, do oderwania się od codziennej pracy, do tego, żeby pójść walczyć za ojczyznę, bo właśnie ta Polska tego oczekuje. I walczyć, proszę Państwa, jednak z bronią, bo w tych niektórych piosenkach tam czytałem, słyszeliście Państwo i widzieliście, że broni nie było, a tutaj póki w ręku miecz jest pusty, nie zginie nas wiele. A więc tutaj te przygotowania do tego, żeby jednak z bronią walczyć, są jak najbardziej adekwatne, przykazane. I znowuż, proszę Państwa, przepiękne nawrócenie do czasów poprzednich, do Kościuszki. Ten Kościuszka jako bohater, który pokazał, że się walczy o niepodległość
i Polski. Przypomnę, bohaterem był również Kościuszko wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jest tutaj też przywoływany w tej pieśni. I stąd właśnie dał nam przykład nasz Kościuszko, jak zwyciężać mamy. Bardzo podobnie, prawda? Brzmią teraz słowa inne. Ten dał nam przykład na naprawdę, jak zwyciężać mamy. A tu w oryginale w tej pieśni właśnie jest to odwołanie do Kościuszki. Moim zdaniem bardziej patriotyczne niż obecnie się śpiewało. Jednak bo naprawdę tam, co prawda, wolność, ale Polaki nie było, a Kościuszko jednak tak. A więc tutaj właśnie też dalej wypędzamy tę Rosję, wypędzamy, pokazujemy męstwo i ta pieśń do tego właśnie napomowała. Pieśń ta była bardzo popularna również w Polonii amerykańskiej, nie tylko w Ameryce Północnej, ale również południowej. I proszę Państwa, też właśnie Polonia śpiewa o tym, że Polska nie zginęła, zginąć nie może, bo właśnie też jest odniesienie do Boga, że Bóg potem na pewno nie pozwoli, żeby tej Polski nie było. I już w zasadzie bliżamy się do brzegu, brzeg bardzo blisko widać, a więc pierwsza wojna światowa, która też przyniosła różne pieśni. Utrzymała się Rota, pojawiła się Rota, którą napisała Maria Konopnicka, zaraz pokażę słowa. Pojawiły się pieśni legionowe. Tutaj wymieniłam, już nie będę omawiała tych pieśni, bardzo znane. Od pierwszej brygady, szereg piechoty, przywilejowali pod okienko. Piosenki również przy mrożeniu oka, piosenki traktujące nie tylko o tym, żeby bić i z bronią ręku walczyć, ale również, żeby na tej wojnie też pamiętać o tym, że jest się i kobietą, że jest się mężczyzną, który kocha kobietę, kobieta powinna kochać mężczyznę, żeby pamiętać o tym, że jednak nie tylko samą bronią się walczy, że trzeba również mieć no, jakieś inne, nie wiem, co teraz powiedzieć, może nie, ale inne cele, nie tylko właśnie, żeby walczyć, bo to na tym życie nie polega, żeby tylko z nami walczyć. I właśnie pieśni z poprzednich lat były bardzo aktualne, głównie może coś polskie, czyli właśnie ten powstała z tego hymnu dla Cześci Króla Polskiego i Mazurek Dąbrowskiego, czyli to, od czego zaczęłam, czyli o tej pieśni Legionów Polskich we Włoszech. I ponieważ pojawiła się tutaj Rota, na pewno Państwo te słowa uznali. Chciałam tylko przypomnieć, że ta pieśń pokazała pierwszy raz, ujrzała światło dzienne w gazecie krakowskiej, w gazecie cieszyńskiej właśnie na Bałty Polskiej wydawanej. A prawe konanie miało miejsce, było też symboliczne, dlatego że miało miejsce w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. I podczas odsłonienia pomnika w dniu 15 lipca 1910 roku, podczas odsłonienia pomnika Korpackiego, ta pieśń była zaśpiewana podobno przez chór, który liczy ponad 500 osób, ale rzeczywiście bardzo majestatycznie to musiało wyglądać. Pieśń jest bardzo krótka, ma 4 zwrotki i troszeczkę tutaj jedna się mi nie zmieściła, przepraszam, ale chodzi o to, żeby tej czyny. Polska będzie i będzie zgody na to, żeby następowała akcja, w tym przypadku już nie rusyfikacji, tylko germanizacji, bo pieśń powstała jako odpowiedź po akcji germanizacji dzieci ze wrześni. I proszę Państwa, właśnie tutaj zaczyna się, że nie będzie Niemiec próbował twarz, to dalej powinno jeszcze być ani dzieci na Germanii, tylko nie zmieściło mi się. Do czego zmierzam? Znowuż jest to symbol, znowuż jest odwołanie do Boga, znowuż jest odwołanie do tego, że my Polacy nie pozwolimy na takie traktowanie i nie pozwolimy na to, żeby tej Polski nie było. Reasumując, piosenki miały różny charakter. Od bardzo lekkich i takich nieomalże frywolnych, poprzez opisowe typu Polska piękna, nasza cała, to bardzo majestatycznych, to hymnów włącznie pretendujących. Bardzo dużo z nich było pieśniami marszowymi, które właśnie były wykorzystywane podczas marszu, zwłaszcza na bój. I bardzo dużo te pieśni oczywiście przyniosły do tego. Były wydawane czasami legalnie, czasami nielegalnie, bo na przykład legalnie w innych zaborach, nielegalnie na przykład w rosyjskim, różnego typu śpiewnikach były publikowane. Także one krążyły pod strzechy. One dodawały wiary, nadziei,
i one dodawały również otuchy powszechne czasami powstanie typu powstanie listopadowe czy później styczniowe. Także pieśń, z pieśnią na ustach niejednokrotnie było łatwiej i głośniej pokonywać tego typu wyzwania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani profesor. Myślę, że nas przekonała nas wszystkich, że nie tylko szatą nasi przodkowie walczyli o niepodległość Polski. I szanowni państwo, działania, badania biograficzne stanowią bardzo ważne miejsce w historii. Badając losy działaczy zarówno szczebla lokalnego, jak i centralnego, możemy wiele się dowiedzieć o czasach, w którym działali, żyli i walczyli. I sylwetkę jednego z Bajończyków, Lucjana Malcza, przedstawi nam pan profesor Zdzisław Parkowski z Politechniki Łódzkiej. Czułem, że chciałbym państwu przybliżyć sylwetkę Lucjana Malcza, jak mówimy, naszego Bajończyka, naszego pourodzonego w gminie Ujazd, we wsi Orszowa. I dalej opowiem o jego losach i jego roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Przede wszystkim trzeba powiedzieć troszkę o jego rodzicach i jego pochodzeniu. Jego dziadkiem był znany warszawski lekarz, również Malcz, Wilhelm Malcz, między innymi znany z tego, że leczył Chopina. A jego z kolei drugim dziadkiem był Kazimierz Glinka-Jędrzewski, znany profesor SGGW i leśnik. Potomkiem Wilhelma Malcza, potomkiem Wilhelma Malcza był, widać, słabo widać. Dobra, to zostaniemy przy myszce. Był Julian Malcz, natomiast, czyli ojciec Lucjana, natomiast matką Lucjana była Krystyna Glinka-Jędrzewska, która była córką właściciela Olszowy. Julian się wyżenił, mówiąc krótko, w Olszowę i potomkiem tych dwojga był pokazany poniżej Lucjan Malcz. To jest jego akt urodzenia, z którego wynika niewątpliwie, że urodził się 15 października 1878 roku. Tu są jeszcze informacje o jego rodzicach chrzestnych, ale przejdźmy dalej. Otóż to jest dom, w którym się urodził. Obecnie on w tej postaci nie istnieje. Jest mocno przebudowany, ale stoi w Sielczowa w dalszym ciągu. Ma kolor żółty obecnie, można sobie tam go obejrzeć. Otóż był dobrym uczniem. Wiemy to z notatki w Tygodniu Piotrkowskim, gdzie jest wzmianka o tym, że dostał pochwałę na koniec pierwszego roku. A nauki pobierał w gimnazjum piotrkowskim, które tutaj widać na tym zdjęciu. A to jest być może jego klasa, być może dlatego, że jest to jego rocznik, ale czy jest tutaj na tym zdjęciu, to trudno powiedzieć. Rodzina nie potrafiła zidentyfikować młodego Lucjana tutaj. Zresztą zdjęć z jego okresu młodości w ogóle nie ma, nie zachowało się. Co po tym gimnazjum? Otóż postanowił kontynuować karierę swojego dziadka lekarza i wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wytrzymał 2 lata w sumie. Ciągnęły go inne sprawy, bardziej chyba technika i handel i takie sprawy związane z przemysłem i w związku z czym udał się do Hamburga, do Handelsakademii, tam skończył studia i wrócił do Warszawy, gdzie rozpoczął karierę zawodową. Jest niewykluczone, że pracował w dawnej fabryce Ursus, dlatego że z jego późniejszych dokumentów wynika, że był dyrektorem w fabryce armatur i motorów. W tym czasie również poznał córkę inżyniera warszawskiego Borkowskiego, z którą się ożenił. Była to miłość gwałtowna, bo jego kolega ze studiów Stefański opisuje w pamiętnikach, że poznał właśnie pannę P, w której się gwałtownie zakochał i jeszcze szybciej wziął z nią ślub. No to prawda, ślub wziął w 1904 roku, no ale okazało się, że to małżeństwo nie było udane i po 5 latach na akcie ślubu jest dopisek, że sąd konsystorski w Warszawie, ewangelicko-augsburski udzielił im rozwód.
ja to pisałem z winy męża, co nie jest zupełnie pewne, bo jak się okazuje, Lucjan, będąc bardzo prawego charakteru, być może po prostu wziął całą winę na siebie i po prostu odszedł z honorem. Odszedł z honorem, jak to w piosence o mojej rozmarynie, ułani werbują, a jak mi odpowie, nie kocham cię, to ułani werbują, strzelce maszerują, zaciągnę się. I zaciągnął się do legii cudzoziemskich, proszę Państwa. Wyjechał do Algierii i zaciągnął się do legii cudzoziemskich. W tej legii cudzoziemskiej był pewien czas, nie wiemy dokładnie ile, w każdym razie dosłużył się stopnia kaprala, ale miał kłopoty ze zdrowiem i go stamtąd zwolniono. I w związku z czym znalazł się ponownie w Paryżu. A to jest ta Saida, w której służył 25. kompanii. To jest miejscowość w Algierii, a to są koszary legii cudzoziemskich w Algierii. Po powrocie do Paryża właściwie nie wiemy, co robił, ale był tam zapewne krótko. Na pewno nie miał dobrej sytuacji finansowej, o tym za chwileczkę. W każdym razie, jako były legionista, nie miał stałego zajęcia. I tak się złożyło, no, wybuchła pierwsza wojna światowa, po pierwsze. Paryska emigracja, paryska Polonia, tutaj podzieliła się na różne obozy, a jeden z nich pod przywództwem Wacława Nosiorowskiego, pisarza i polityka, i no później się okazało, że działacza społecznego również, założyła Komitet Wolontariuszy Polskich do Służby w Armii Francuskiej. To był w założeniu, miał to być Legion Polski, czyli taki oddział polski niezależny, który miał walczyć u boku Armii Francuskiej z Niemcami. No niestety prawo francuskie ówczesne nie zezwalało obcokrajowcom na służbę w armii francuskiej, w związku z czym cielono ich wszystkich hurtem do legii cudzoziemskiej. Podczas werbunku podzielono tych ludzi, których, tych Polaków, których zwerbowano, byli tam najprzeróżniejsi ludzie, przeważnie, ponieważ mówię, że to są ci, którzy przebywali głównie w Paryżu, to była inteligencja, przede wszystkim malarze, pisarze, najprzeróżniejszych zawodów ludzi, którzy się zaciągnęli do tej legii, znaczy zaciągnęli się do Legionu Polskiego, a potem się okazało, że wylądowali w legii. Z nich stworzono dwie grupy. Jedną tradycyjnie nazywamy Bajończykami. Dlaczego? Bo wysłano ich na szkolenie do Bajonny, o tej miejscowości wzięli nazwę Bajończyków. Natomiast drugich skierowano do koszar i ci nazywani są Rłejczykami albo Ruelczykami, po polsku różnie to bywa wymawiane. Ci niestety nie zachowali się tak mocno w pamięci jak Bajończycy, dlatego że ich rozproszono w różnych jednostkach i nie stanowili samodzielnego oddziału. Natomiast, a to jest wezwanie, jeszcze taki apel do Polaków we Francji o wstępowanie do tych regionów naszych polskich. Otóż tu jeszcze wrócę do Bajończyków i do tworzenia tego do tego naboru, do tych legionów. Ludzie się bardzo garnęli do tych legionów. Tak właściwie zastanawiam się, dlaczego. Byli to ochotnicy w końcu, prawda? Ci ludzie byli ogarnięci jakąś wspólną ideą, coś ich łączyło. Oni chcieli koniecznie walczyć z wrogiem, walczyć z okupantem, walczyć właściwie z zaborcą, prawda? To był najsilniejszy z zaborców. Koniecznie chcieli walczyć. Ta siła, ta wola walki ich po prostu rozpierała do tego stopnia, że niektórzy za wszelką cenę pragnęli się dostać do tego tworzonego oddziału. Zaniżali sobie wiek, fałszowali świadectwa urodzenia. Jeden z nich prosił bardzo o pieniądze, żeby mógł sobie wstawić zęby, ponieważ z brakami uzębienia nie chcą go przyjąć lekarze do tego regionu. To szatanizm, prawda? No właśnie. Balać miał również kłopoty finansowe. No, przecież musiał jakoś wyglądać, jak się stawi na tę komisję werburkową. Ponieważ był poddany rosyjskim, zgłosił się do ambasady rosyjskiej. To jest dokument, który przechowuje rodzina, autentyk, a tutaj jest jego zdjęcie, gdzie po prostu na świadectwie szlachectwa jego ojca, no, po prostu legitymując się dowodem szlachectwa, poprosił o pożyczkę i dostał w ambasadzie 50 franków pożyczki, za co na pewno sobie tam kupił podstawowe rzeczy z jakiegoś typu. I teraz, a
to jest druga strona, gdzie jest ta wpisana kwota, ale tutaj tego może nie odczytamy dokładnie, tym bardziej, że to jest po rosyjsku, więc jedźmy dalej. Otóż Bajończycy to byli, była dokładnie druga kompania złożona z czterech, jak mówimy obecnie, plutonów albo sekcji, batalionu nazwanego C, należącego do drugiego pułku marszowego, pierwszego pułku Legii Cudzoziemskiej. To jest dokładna definicja Bawińczyków i Moniby. Co to był za oddział? Otóż wysłano ich na szkolenie do Bajonny. O, tu strzałka pokaże to właśnie. Nie bardzo chcę pokazać, no nic. A teraz. Coś się zawiesiło, tak? Nie, tu taka powinna się strzałka pokazać coś. Ja będę myślał. O, teraz, w porządku. Chyba coś już poszli. A może tak, rzeczywiście. Otóż tu z Paryża, jak widać u góry, do Bajonny, która jest na granicy z Hiszpanią, no, należy przypuszczać dlaczego. No, chodzi o to, żeby odsunąć jak najdalej front, który już wtedy zbliżał się do Paryża. Więc wysłano ich bardzo daleko i tam przeszli szkolenie. Z tej kompanii, która, z tej grupy ludzi, która tam wyjechała, około 300 osób, no niestety zostało zdolnych do walki około 135, dlatego że większość się wykruszyła. Była to przede wszystkim, jakie były powody? Przede wszystkim to, że trafili do Legii Cudzoziemskiej. Nie wszystkim się to podobało. Legia Cudzoziemska znana jest z tego, że przyjmuje kogokolwiek, nieważne czy to były przestępca, czy no, taką zbieraninę, mówiąc krótko, i Polakom się to niekoniecznie podobało. Po drugie, szkolenie było bardzo ciężkie, bo trzeba było zrobić z inteligenta żołnierza. To naprawdę ciężkie zadanie. Opisują tam swoje długotrwałe marsze w Pireneje, które są tuż obok. Po prostu szkolono ich wytrzymałościowo, szkolono ich wojskowo i wykruszyli się po prostu. Zostało około 133 czy 5. Dokładnie tego nie wiemy. Oficerami byli Francuzi w całym tym pułku marszowym i również w kompanii. Dowódcą był Max Gumin, 52-letni oficer rezerwy. To był pierwszy ich dowódca. Marsz był kapralem w Legii, więc ten tytuł i ten stopień mu uznano i został kapralem również tutaj w tym oddziale. No miał również to przeszkolenie w Legionie, również to drugi legionista rosyjski, a pozostali to właśnie z wojskiem nie mieli wiele wspólnego. No i tutaj trochę widać, że Bajończyków to nie są oni, to jest zdjęcie z tamtego, znaczy rysunek prawdopodobnie z tamtego okresu, ale pokazane jest tam ich umundurowanie. Tu obok po prawej jest autentyczny mundur Bajończyka, to jest mundur, który oddał kapitan Kozierowski i znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Na dole jest karabin Lebela, który był ich podstawową bronią. No, tutaj zadziwiają te czerwone spodnie i czerwone kepi, które na polu walki no, nie są za bardzo atrakcyjne, bo stanowią łatwy cel, prawda? Dlatego na kepi zakładano pokrowce. Później zmieniono to mundurowanie, ale to już dużo później. To jest miejsce, gdzie byli szkoleni. To jest miejscowość, w tej chwili to mieści się w granicach Bajonny, ale to jest lekko na południowy zachód od Bajonny, miejscowość Anglet, a dokładnie takie miejsce nazwane Mumbrą. A była strzelnica po prostu Towarzystwa Strzeleckiego i tam zakwaterowano. Proszę Państwa, w tym momencie to ja przeczytam fragment listu, który napisał marsz z Bajonny. Otóż oddaje to ducha tych ludzi wtedy. Trafili, jak Państwo widzą, do tych prowizorycznych warunków i napisał tak. Do tej chwili sypiamy na słomie, nie rozbierając się, lecz do prawdy tak jesteśmy ożywieni wspólną ideą. Tak jest nam dobrze Polakom razem, że się o rozmaitych przykrościach zapomina, a marzy tylko o tym, by jak najprędzej się wyćwiczyć i na granicę pojechać. A więc ten duch bojowy w nich był, no tylko że warunki były dość ciężkie. To jest już moment tuż przed wyruszeniem na front, mianowicie to jest prawdopodobnie z okazji poświęcenia sztandaru, który stworzyli sobie sami
dwóch panów, jeden na pewno jest znany, to jest Ksawery Dunikowski. Nie trafił na front, ponieważ został ze względów zdrowotnych wycofany. Natomiast drugi to Jan Żyznowski, który napisał później wspomnienia znane pod tytułem Krwawy Strzęp. To właśnie wspomnienia Bajańczyka. Tych ludzi wyćwiczono, jak widać jeszcze tutaj są pokazane ich ćwiczenia. 15 września marsz został sierżantem. Na pewno dobrze wykonywał swoje zadania i w związku z czym został mianowany sierżantem. Tu są zdjęcia również z Bajony z tamtego okresu. Jak widać, młodzi ludzie zaprzyjaźnili się z ludnością Bajony. Bardzo ich tam zresztą lubiano. To jest inne zdjęcie, fragment dużego zdjęcia, gdzie marsza widać w całej okazałości z założonymi rękami, drugi od lewej, na dole. W każdym razie sztandar, który zaprojektowali Żyznowski z Dunikowskim, właśnie żeby pokazać jaką przyjaźnią, jakie było podejście mieszkańców Bajony, wykonała ich za darmo firma koronkarska, która się zajmowała takimi rzeczami. Więc to jest dowód tego, że byli tam lubiani. Tu mamy kolejne zdjęcie Bajończyków w innej konfiguracji. Oj, teraz to z kolei coś jesteśmy, bo chciałem w tym miejscu pokazać ich dowódcę. To jest zaledwie 52-letni porucznik rezerwy, który stoi tam po środku na dole. Tak? No, ma siwą, piękną brodę, wyglądał na znacznie starszego pewnie niż jest. Ale był bardzo lubiany, był taki ojcowski stosunkowo do młodych ludzi. Był bardzo lubiany. Niestety zginął w pierwszych dniach pobytu na froncie. To jest fajne zdjęcie, które pokazuje wymarsz Bajończyków przez most Saint-Esprit w Bajonie. Koszary były na lewym brzegu rzeki Adour, a tu oni idą na prawy brzeg, bo tam jest dworzec kolejowy. Odbyłem wizję lokalną, więc mogę Państwu powiedzieć. Ta restauracja, która tutaj jest z prawej strony na dole, ten daszek, istnieje do dziś. Notabene nie zdawali sobie w ogóle sprawy, że jest takie zdjęcie, które pokazuje restaurację w tamtym roku. Przy okazji. Proszę Państwa, front zachodni. Mówimy o Polakach walczących na froncie zachodnim. Front zachodni się przesunął bardzo blisko już, zbliżał się do Paryża. I w kontrofensywie, która miała miejsce 4 września 14 roku, odrzucono Niemców nad kanał N-Marna i tam właśnie front się ustalił i dalej trwała wojna pozycyjna. I tam właśnie rzucono Bajończyków. To jest pokazany ten przebieg tego frontu, on miał tutaj od jednej do drugiej strony chyba z ponad 1000 km. W każdym razie wszyscy znaleźli się tu, gdzie pokazuje żółta strzałka, w okolicach Reims. To jest Szampania. Także o, to jest ta strzałka, która pokazuje to na mapie całej Francji. I tam, proszę Państwa, 24 października znaleźli się nasi Bajończycy. Mapa w przybliżeniu. Proszę Państwa, no tak to sobie wyobraża malarz, artysta, prawda? Sen Polaków walczących w okopach, na froncie, prawda? Bohaterstwo i tak dalej, ubranych w takie właśnie kolorowe mundury. Naprawdę to wyglądało to zupełnie bardziej prozaicznie, prawda? To jest życie okopowe, po kolana w błocie, przeciągłym ostrzale, wiadomo jak takie rzeczy wyglądają. Więc tam ten ich można powiedzieć chrzest był bardzo ciężki. W tym czasie miał miejsce epizod, który jest niektórym znany, to jest śmierć Szulskiego, który był, miał stanowisko chorążego, znaczy tego, który dba o sztandar tej kompanii. Sztandar jest tu pokazany nie zupełnie tak, jak on powinien być pokazany, bo przede wszystkim Szulski stoi podczas jakiegoś ataku. Zginął zupełnie inaczej, o tym za chwileczkę powiem, a poza tym sztandar jest udekorowany wstęgą orderu Croix de Guerre, czyli krzyża wojennego,
a wtedy jeszcze nie był, więc tu szereg jest takich na pewno nie byli ubrani w czerwonej kelicie latarki. Otóż, proszę Państwa, to polegało na tym, że Polacy, Bańczycy dowiedzieli się od kolegów, którzy przebywali na urlopie akurat w tym czasie, że pojmano polskich Ślązaków z przeciwnej strony, czyli ze strony niemieckiej. Ci Ślązacy zeznali, że tam jest cały oddział Ślązaków. Cały oddział po prostu polski. I zapadła taka, znaczy Malcz z Szujskim ustalili, że warto by było ich zwerbować. Postarali się o zgodę dowództwa i udali się do Pamin, w to miejsce, gdzie po drugiej stronie mieli być ci Polacy właśnie. No i techniką, prawda, wiadomo, stosowaną w reklamie, czyli wołając do nich, śpiewając polskie pieśni, no po prostu próbowano ich zainteresować, że tutaj też są Polacy. Tam jest taki epizod, który pokazuje, jak odważny był Malcz. Jeden z Pajniczyków opisuje taką historię, że Malcz po udaniu się na to miejsce po prostu zdjął pas, odłożył broń, zdjął pas z amunicją i po prostu wyszedł z okopu i poszedł w stronę okopów niemieckich. Stamtąd wyszedł oficer, również bez broni i spotkali się na ziemi niczyjej, ale niestety ta rozmowa nic nie dała. Obaj wrócili na swoje pozycje. No i tymi pieśniami próbowano zwerbować tych Polaków z po drugiej strony. Z tamtej strony był odzew, pytano się z tamtej strony, ilu ich jest, kim oni są i tak dalej, ale prosili dla wiarygodniej, żeby pokazać im sztandar. Sztandar był zabrany, więc wbito go w przyczółek okopu. Niestety, bo to w nocy były te uzgodnienia, natomiast następnego dnia wbito ten sztandar, żeby go pokazać, ale niestety dowództwo niemieckie zapewne już orientowało się, o co chodzi, i Polaków stamtąd wycofali. Natomiast Niemcy, którzy znaleźli w miejscu, ostrzelali ten sztandar, który dostał 32 kule. I proszę Państwa, żeby go ochronić, Szujski rzucił się, żeby go wyrwać z ziemi i zabezpieczyć, i w tym czasie dostał po prostu kulę w czoło i zginął na miejscu o 1:30 11 grudnia 1914 roku. Proszę Państwa, to jest oczywiście udramatyzowane, to wyglądało inaczej, ale taka jest prawda. Tu jeszcze krótko o tym pobycie w Szampanii. Spędzili tam Boże Narodzenie. No jak Boże Narodzenie w okopach wygląda, to sobie możemy wyobrazić. To jest zdjęcie z tamtych okolic, bo tam jest ten kanał, ale nie jest to oddział Bańczyków, to są inni zapewne żołnierze. Proszę Państwa, tu również trzeba powiedzieć o Walczu, o jego karierze jako żołnierza. Mianowicie był szykowany na oficera, w związku z czym odbywał szkolenia i tu widzimy, czyli zabierano go z frontu co jakiś czas na szkolenia i tu widzimy Malcza, drugi od lewej z profila właśnie z takiego szkolenia. No i proszę Państwa, teraz co dalej? Otóż dalej, jak zbliżała się wiosna, no to Francuzi postanowili atakować i zdecydowano, dowództwo francuskie zdecydowało o ofensywie w rejonie Arras, która miała odepchnąć Niemców jeszcze dalej niż udało się do tej pory. No i na to konto przerzucono Bańczyków w to miejsce. Ta strzałka zaczyna się tam u dołu, to jest to obiecane, a kończy się u góry w okolicach właśnie miasteczka Arras w regionie Pas-de-Calais. Miasta, no miasteczko to już nie jest, to jest duże miasto. I tam ich przerzucono. Proszę Państwa, ta ofensywa była szykowana na 5 maja, ale okazało się, że... Aha, te ćwiczenia, bo tam na dole napisałem, te ćwiczenia no, dały taki rezultat, że Malcz został awansowany na podporucznika. I tutaj na dole jest to napisane. Także jak jechał na front, to już był podporucznikiem. No i cóż, planowano na ten atak na 5, ale nie udało się, bo się deszcze, znaczy pogoda się popsuła. Były ulewne deszcze i w efekcie zdecydowano o ataku 9 maja 1915 roku. Proszę Państwa, to jest miejsce akcji, czyli dekoracje.
To jest ówczesny kapitan major, przepraszam, kapitan Osmond. To jest widok ich celu, czyli atak, mieli przypuścić atak właśnie na te umocnienia zwane Ouvrage Blanc, to się nazywa, czyli białe okopy, białe umocnienia, coś takiego. To była pozycja niemiecka, też wykonałem telewizję lokalną na wzgórzach, w okolicach miasteczka Vigny, albo właściwie dużej wsi Vigny, które stanowią takie niewielkie wzgórza, kredowe, to znaczy materiałem tam jest kreda. Było w niej łatwo ryć korytarze i tunele, i w związku z czym te pozycje w dużym stopniu znajdowały się pod ziemią, więc praktycznie były nie do zdobycia. Nawet nie można było ich za bardzo ostrzelać z artylerii albo zbombardować. Z jedynym pozostawał atak piechoty i to było celem Bajeńczyków. I to, proszę Państwa, się odbyło. Odbyło się właśnie 9 maja rano i ten, teraz nam nie chcę przeskoczyć dalej, i ten atak niestety został poprowadzony z pewnymi błędami, bo Bajeńczycy poszli do boju jak burza. No tak sobie można to... Momencik, bo zdaje się, że jeden slajd mi przeskoczył. O właśnie. Tak sobie to wyobrażał artysta znowu. To jest rysunek z tamtego okresu. Atak na te niemieckie okopy. I znowu popełnił taki błąd, że pokazał tu sztandar, którego w czasie tego ataku nie było. Bo sztandar chyba miał na imię Jan Sobański. Tak, miał był następcą Szyjskiego, no jak Szyjski zginął, ktoś na sztandar musiał nosić. I to był Sobański, ale Sobański dostał urlop i zamiast zostawić sztandar w oddziale, to go zabrał ze sobą. I w związku z czym sztandaru podczas tego ataku nie było na froncie. Może dobrze, bo tak by przepadł, a tak to się ocalił. No ale tego, prawda, tego efektu psychologicznego nie wiem. Tym niemniej Bajeńczycy poszli do boju jak burza. Oni stanowili jeden z oddziałów dywizji marokańskiej, bo o tym nie wspomniałem. To była dywizja, która miała w sobie właśnie te oddziały legii cudzoziemskie, o których mówiłem. I poszli po prostu za szybko i nieco w złym kierunku, bo skręcili nieco bardziej w lewo niż powinni i niestety odsłonili skrzydło i zostali po prostu wybici. Po tej akcji ze 135 zostało zdolnych do walki około, tutaj są różne liczby, od 30 do 50. 30 na pewno zginęło, około no, ta pozostała liczba to są ranni, którzy byli ranni w czasie tego ataku. W efekcie oddział się bardzo osłabił, a dobiło go, proszę Państwa, jeszcze skierowanie. Aha, jak wyglądało miejsce po akcji, to tak, proszę bardzo. To jest region, w którym walczyli, region wsi Dadawrzet, która tak wygląda, no po prostu rumowisko, tak? A później tych pozostałych skierowano do ataku na pozycje niemieckie w miejscowości Cusze, która jest niedaleko. Tam atakowali pozycje niemieckie, Niemców, którzy się bronili na cmentarzu Cusze. Tam zginęła jeszcze spora grupa Bajeńczyków, tutaj chyba nie mówić. To jest Cusze z kolei po tym ataku. Tak to wygląda, rumowisko po prostu, tak? No i cóż, mecz zginął, proszę Państwa. Ciała nie odnaleziono, a to tylko dlatego prawdopodobnie, że front się cofnął. Po tym ataku, kiedy Bajeńczycy weszli dość głęboko w terytorium wroga, oni przeprowadzili kontratak i niestety te ciała poległych tam zostały po stronie niemieckiej. To jest, proszę Państwa, świadectwo jego śmierci, to znaczy takie tymczasowe wydane przez sąd, to nie jest akt zgonu. I tutaj podane są miejsce, w którym zginął Berton Wall, tak się nazywała ta ferma, to miejsce, z którego oni atakowali. Dziwna sprawa, że tutaj w miejsce urodzenia, znaczy w datę urodzenia wpisano najpierw poprawną liczbę 1878, a potem ktoś to skreślił i wpisał 1881, co jest błędne, oczywiście to nie jest jego data urodzenia, ale tak to tutaj zrobiono. I to jest druga kopia, która
to teraz to się nie, znowu nie udało tej animacji uruchomić. O, jest. I proszę zauważyć nazwisko jego. Zapisane jest Malez. Tam było pisane ręcznie i można to było czytać Malcz, Malez. A tu ten, który robił te kopie, napisał wyraźnie Malez. To jest błąd, który się pojawia do dziś w dokumentach. Także Francuzi znają go często jako Malez. A dlaczego D? No D to jest świadectwo szlachectwa, prawda? Określenie szlachectwa. Wielu Polaków miało pochodzenie szlacheckie, w związku z czym dopisali sobie do nazwisk D. To nie tylko Malcz, ale jeszcze kilku innych. W związku z czym to D mu zostawili tutaj na tym akcie. No proszę Państwa, jak ta wiadomość dotarła do Polski, to natychmiast pojawiły się nekrologi w gazetach i one są przeróżne, ponieważ tu różne funkcje przypisują Malczowi. No wręcz, no tu jest napisane, że porucznik, tak? No porucznik jeszcze pół biedy. Legion, tu jest ochotników polskich, czyli nie ma mowy o Legionie, czyli to jeszcze nie jest takie złe. Tu jest Malcz porucznika Legionów Polskich, bo nie było Legionu Polskiego, prawda? Ani Malcz nie był porucznikiem, tylko podporucznikiem. Tu jest inna notka, gdzie jest w miarę sensownie napisana, a tu jest dowódca Bagińczyków, tak? Batalionu Bagińczyków. No, może był dowódcą przez krótką chwilę, ponieważ kapitan Osmą, jak gdzieś czytałem, zginął pierwszy. Więc przez chwilę Malcz jako drugi stopień był no, dowódcą formalnie, ale trwało to ile minut, nie wiem. Więc to są błędne te nekrologie i tak się udało, że Malcz jest opisywany jako porucznik. Teraz proszę Państwa krótko o tym, no, co tutaj się działo po stronie polskiej. Jego rodzina no, bardzo to przeżywała. Tu widzimy w otoczeniu dzieci, widzimy panią Malczową, wtedy już wdowę, ponieważ pan Julian już nie żył. Tu widzimy, jeżeli mi się to uda włączyć, tak, widzimy jego braci. Ten pan z wąsami trzymający tą dziewczynkę pod pachy, to jest jego brat Bolesław, właściciel Olszowy, a ten, który stoi nad nim, to jest Władysław, jego znaczy brat, który mieszkał w Warszawie. Po lewej stronie, naszej lewej stronie, obok tej dziewczynki jest pani Cecylia Malczowa, córka, czyli siostra Lucja. Tu bym jeszcze mówił, ale czas płynie, więc może nie będę tego opowiadał. Każda się rodzina fundowała nagrobek, symboliczny oczywiście, bo ciało jest gdzieś we Francji, nie wiadomo gdzie. I ten znajduje się na cmentarzu ewangelicko-wokzburskim na ulicy Gminarskiej, chyba w Warszawie. Proszę Państwa, w latach rzeczy, czyli miejscu akcji, fundowała Polonia taki piękny pomnik. No. O właśnie. To jest ten pomnik w kształcie krzyża. Tu Państwo widzą taki wieniec biało-czerwony jakoby, nie? Jak się mu bliżej przyjrzeć, co zrobiłem, on niestety jest biało-czerwono-niebieski, bo to Czesi, którzy mają cmentarzyk swoich kompatriotów po drugiej stronie tej drogi, która tu prowadzi, no położeni również przed Polakami, tak? Natomiast nie słyszałem o przypadku, żeby Polacy położyli również przed Czechami, albo w ogóle, żeby położyli cokolwiek przed tym pomnikiem. Niestety jest on, znaczy pamięta on Polonia, tu jest fragment tej płaskorzeźby, a to jest po renowacji postawiony taki kamień, który mówi o tym, kto tam leży i dlaczego. A to jest z kolei pamiątka po Bajończykach w Bajonie. Jak się wjeżdża do Bajonny, to jest tutaj taki mur przyborowy, na którym jest pomnik mieszkańców Bajonny, którzy zginęli. Jeżeli Państwo skierują swój wzrok nieco w lewo między tymi dwoma samochodami, tam na tym murze jest taka tablica. Między tymi dwoma takimi cyprysami. O, to jest ta tablica poświęcona polskim ochotnikom, którzy zginęli, którzy byli szkoleni w Bajonny. Co jeszcze? No w Latarżet są cmentarze. Pytanie, gdzie są te ciała, prawda? No nie wszystkich się udało zidentyfikować. Na tym cmentarzu w Latarżet leży kilku. Tu z kolei jest nieco dalej, jest taka miejscowość na Tundan de Loret.
I tam jest takie mauzoleum w postaci takiej kaplicy, która tutaj jest po lewej stronie, wieży, która jest po prawej stronie i ogromnego cmentarza, na którym są groby imienne oraz tak zwane osuaria, czyli takie, jakby to powiedzieć, pola, na których pochowano żołnierzy anonimowo. Po prostu kości zebrane z pól bitwy zostały tutaj zgromadzone. Prawdopodobnie Malcz, jego szczątki gdzieś tam spoczywają na jednym z tych osuariów, ze względu na to, że Francja po prostu po wojnie oczyszczała te pola wszystkie, prawda, z tych pozostałości po tych wszystkich bitwach i te groby lokalne po prostu likwidowano. To jest z kolei taki obecnie przed tym Notre Dame de Lorette zbudowano z okazji stulecia tej bitwy taki pierścień zbudowany z takich paneli granitowych, na których wyryto nazwiska wszystkich tych, których się udało zidentyfikować. I tam Malcz jest, ale niestety zapisany tak, jak było zapisane na tym świadectwie. Tak? Czyli Malest, de Malest, Lucien. Tu po samym środku tego mina. W Polsce już niepodległej uhonorowano Malcza, ale dopiero po śmierci, proszę Państwa. I to są jego odznaczenia. Mianowicie Krzyż Waleczny, Krzyż Niepodległości. I Virtuti Militari tej klasy. Dodatkowo Francja przyznała mu legię honorową. Te odznaczenia, tu jest uroczyste znaczenie Krzyży Niepodległości. To są te odznaczenia w tej kolejności jak u góry. Te odznaczenia Malcz uzyskał, ale już niestety po śmierci. Natomiast czym my tutaj uczciliśmy pamięć Lucjana? Otóż postawiliśmy mu taki pomnik, jak tutaj widzicie Państwo. Dzięki pomocy gminy, dzięki hojności mieszkańców udało się taki kamień z taką tablicą ufundować i postawić się otrzymać. Została odsłonięta w setną rocznicę śmierci Lucjana, czyli nieco po 9 maja 2015 roku. Proszę Państwa, ta idea, dla której zginął Malcz, to już o nim mówiłem, ona spowodowała to, że on w sumie przypadkowo, można powiedzieć, ze względów romantycznych znalazł się w Legii Cudzoziemskiej, a jednak oddał życie dla tej nowotworzącej się ojczyzny bez wahania, bo zaciągnął się dobrowolnie i to natychmiast po jeszcze zbliżeniu powrotu. Pamiętajmy. Dziękuję bardzo.